O godzinie 6.34 dostaliśmy skierowanie komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach. Wpłynęło zgłoszenie o pożarze budynku wielkopowierzchniowego przy ulicy Bieckiej. Na miejsce zdarzenia udały się zastępy z JRG w Gorlicach oraz pobliskie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Po dotarciu na miejsce okazało się, że budynek objęty jest pożarem. Gęsty czarny dym spowija się nad budynkiem. Działania strażaków w pierwszej fazie polegały na podaniu prądów gaśniczych w natarciu, jak również ewakuację mienia. Pożar w miarę szybko został zlokalizowany. W tej chwili trwa jego dogaszanie. Trwają również prace związane z rozbiórką dachu, ponieważ stwarzało ono realne zagrożenie zawaleniem się i zagrożenie dla strażaków, którzy pracowaliby w środku. W działaniach ratowniczo-gaśniczych wzięło udział ponad 100 strażaków, 25 zastępów Straży Pożarnej, w tym grupa operacyjna z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, na miejscu również policja. Strażacy ewakuowali część mienia. No niestety mówimy tutaj o dużych stratach. Budynek uległ częściowemu zniszczeniu. Mowa tutaj o konstrukcji dachu oraz również wyposażeniu, czyli sprzęt AGD RTV. Jeżeli chodzi o przyczynę pożaru, w tej chwili będzie ustalała to policja. Także jeżeli chodzi o ten pożar, no to tyle na ten temat mogę powiedzieć.